Cześć ekipo, witam serdecznie. Kasper Mi dla Fansportu, a z nami nie kto inny, tylko Albert Czempion Sosnowski. Witam serdecznie, Albercie. Cześć, witajcie, serwus. Przede wszystkim zawsze pierwsze pytanie, jak się czujesz po ważeniu, jak mały konflikt z dwoma ananaskami? No bardzo dobrze, waga, wiesz, waga ciężka, jestem gotowy, dobrze się czuję, odpoczynek, relaksik. Od wczoraj siedzimy, nie wiem po co, ale wszystko jest tutaj ustawione już pod względem organizacyjnym. Chłopaki też widzę w dobrych humorach, gotowi, fryzury poprawione, zarosy, broda też u barbera byli, więc wszystko gra. Oni zawsze po barberze, oni z tego słyną. Więc wiesz, przynajmniej trzeba wyglądać, jak będą znokautowani. Jest trzeba, wiesz, walczyć, ale trzeba wyglądać, jak to się mówi. Umówmy się, Albert, masz dużo więcej do stracenia niż oni i chciałem cię zapytać, czy bierzesz w ogóle gdzieś pod uwagę, czy w ogóle bokser takiej klasy jak ty, czy zawodnik, który wchodzi do ringu, może brać gdzieś z tyłu głowy taką opcję, że się przegra? Tutaj walcząc za każdym razem mam dużo do stracenia. No tutaj w tym przypadku faktycznie poruszyłeś taki temat, że ja to wszystko kładę na swojej szali. No właśnie. Pod tym względem. Natomiast no wiadomo, gdzieś wiesz, nie ma łatwych walk, zawsze jest prawdopodobieństwo przed pojedynkiem, że tak się może stać. Ale wiem, że jestem przygotowany, naprawdę fajnie się czuję. Aczkolwiek to jest nowa formuła, w której nigdy nie miałem okazji walczyć. Jak te nogi? Czy one chodzą do góry? No tak powiem ci, średnio, nie? No ja się nie dziwię, bo nie mają jak. No. Ja mam ten problem z biodrami, więc tak raczej nastawiam się tutaj na rozwiązanie sprawy rękami. Może coś tam się kopnie jeszcze bez butów, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale... No ale jestem przygotowany, nie chcę szukać jakichś nowych wymówek, żeby potem się usprawiedliwiać. Chodzę tam się dobrze pobawić i zrobić fajne show, powalczyć i wygrać. No właśnie, słuchaj, czy w ogóle jest jakakolwiek opcja przygotować się do takiego pojedynku dwóch na jednego? Miałeś kiedykolwiek taką sytuację, no raczej w ringu zawodowym to nigdy, ale gdzieś, nie wiem, czy na treningach jakieś takie, wiesz, sparowanie, czy może na ulicy coś takiego się wydarzyło, że właśnie byłeś jeden i dwóch jakichś ananasków cię zaatakowało. No bo jestem ciekaw, jak ty do tego podchodzisz, nie? W sensie, jak do tego się przygotować, że jest dwóch przeciwników? No powiem ci, nie mam pojęcia, dobrze, tak dobre pytanie zadałeś, bo nigdy nie miałem takiej okazji, zawsze ewentualnie to dwóch na zmianę się zmieniało, tak jak w walce wieczoru będziemy mieli możliwość zobaczenia i tylko tyle, natomiast dwóch na raz jednocześnie, no może być różnie, wiadomo, ciekawe jaką mają taktykę, to też nie jest ring, tylko oktagon, jest coś nowego, ale nie dopuszczam takich myśli do siebie, do głowy, nastawiam się tutaj na jakieś tam pewne elementy, które gdzieś tam mam przypracowane i które wierzę, że zagrają jakąś taktykę, którą gdzieś tam przerabiałem z trenerem, zresztą sam ćwicząc też sobie to układałem w głowie i po prostu musi to zagrać i tyle i poprowadziliśmy do zwycięstwa. Ja, Albert, muszę przyznać, że pamiętam, jak byliśmy i rozmawialiśmy przed twoją pierwszą w ogóle debiutancką walką we Freak Fightach z Remim, no to ty byłeś taką postacią, gdzieś tam w komentarzach czytałem, o kurczę, Albert, po co ci to, po co ty to robisz, przecież jesteś czempionem, pretendentem do Mistrzostwa Świata w boksie zawodowym i tak dalej, że Albert się do tego nie nadaje. Ja ci przyznam szczerze, Albert, że mam wrażenie, że ty bardzo szybko się odnalazłeś w tym świecie i nawet wszystkie twoje konferencje wypadają już o niebo lepiej. Pracowałeś trochę nad tym, czy to po prostu przyszło naturalnie? Dziękuję, miło słyszeć. Nie, naprawdę, natomiast to... tutaj porozmawiałem z ludźmi tutaj z federacji, powiedzieli, że już tę karierę odłóż na półkę, bo zrobiłeś dużo, zapisałeś się w historii, teraz zawodnicem freakfightowym, poszedł do ten klimat freakfightów, przebywając właśnie tutaj na konferencjach, na tych roastach. I poszuj to, a na pewno masz do tego też predyspozycję, pomimo swojego wieku, lubisz się pobawić, pośmiać się, powygłupiać. I tak to traktuj. Ja jestem teraz zawodnikiem freakfightowym i zaczynam się bawić, zaczynam rozumieć tą całą zabawę. Tą atmosferę, tą zabawę. Tą grę. Akurat trafiam też zawodników pierwszy remi, bardzo elegancko, z rodziny bokserskiej, kulturalnie, takie prawdziwe sportowe rozdanie z szacunkiem do siebie, co mi się bardzo podobało i pozdrawiam go z tego miejsca bardzo serdecznie. A z chłopakami śmiechowo, śmieszki, oni się wygłupiają, też są taki na wesoło, bez jakichś tam ubliżania, bez takich złych zgrzytów, czego nie lubię, aczkolwiek wiadomo, że takich pewnie zgrzytach bym musiał, to bym się odnalazł, ale nie potrzebuję tego, ja od tyle lat budowałem jakby swoją markę i swoją osobę, więc no szkoda, teraz by jestem, było. Szkoda by było, jestem freakfightowym zawodnikiem, no ale wiadomo, też na szale stawiam te wszystkie całe rekordy, o których mówiłem, ale jestem sportowcem z krwi i kości, myślę, że
trenuję bardzo dużo, trenowałem, myślę, że to zostanie i będzie pokazane w jutrzejszej walce. No to Albert, muszę cię jeszcze zapytać, mówisz o tych konfliktach, że jeszcze tak naprawdę takiego realnego tutaj nie miałeś, ale zauważyłem ostatnio, że gdzieś tam się pojawia w tle postać Denisa Załęckiego, którego gdzieś tam zaczepiałeś i nawet dzisiaj, powiem ci szczerze, widziałem tutaj na krzesełkach, że coś tam Denis starał ci się wytłumaczyć, może niezbyt kulturalnie. Jak ty podchodzisz do postaci Denisa Załęckiego i czy ty widziałbyś w ogóle walkę z takim młodym Gniewnym? No z tym Gniewnym to średnio bardziej z młodym. No oczywiście, że tak. Jestem gotowy na taki pojedynek. Jeżeli federacja by zaakceptowała, wszystko byśmy się dogadali pod każdym względem, to czemu nie? Mam jeszcze jedną walkę, więc z Denisem, on lubi też w boksie, uważa się, że jest dobry w tym elemencie walki. No, z Arturem się nie bał szpilką walczyć w boksie, więc niech spróbuje tego ze mną, nie? Z Kubiszynem też? Z Kubiszynem też, jeszcze chodzi o rękawice, więc uznaje, że jest całkiem mocny. Jest zawodnikiem, który na konferencjach przed walką udaje twardego i nie pęka. I to pokazuje w tych wszystkich swoich występach, więc jeżeli by było takie zapotrzebowanie i by kibice chcieli takiego pojedynku, a myślę, że miałby on rację bytu, to jestem gotowy podjąć rękawice i zrobić fajne show. Myślę, że to była naprawdę ciekawa walka, właśnie Denis Załęcki kontra ty. Słuchaj Albert, no to ja ci życzę powodzonka, wszystkiego dobrego, wyśpij się, no i co, niech się dzieje jutro, show must go on. No nie, dziękuję, kupujcie, oglądajcie, bawcie się dobrze. Klotem ma 5, już jutro w spotku. Dwóch na jednego, pamiętajcie. Dwóch na jednego. Dzięki.